Tej zamykamy się w kolejnym odcinku na mojej kanale. Jak lubię, możesz zauważyć coś na gospodarstwie wiatru, a możesz zauważyć na przykład po mojej 80 piątce. Dzisiaj zbieramy te bele. Sąsiad dał mi swój nowy nabytek. Sąsiad kupił nabytek, że zaraz praktycznie ma power 120. Że ja tę drugą przyczepą, to zaraz sobie wykombinujemy. Więc myślę, co robić teraz. Sąsiad poszedł, przyjdzie za parę minut. Dobra. Odjedziemy trochę. Stój, mówię. Wsteczny cyk, wujeczka, i jedziemy. Ten zetor sąsiada jest taki cichutki w środku. Przyjemniej mi się jeździ. Nie, ogólnie nie gaszę zetora sąsiada, bo nie umiem go zapalić, więc no nie wiem, jak tam ten ciągnik sąsiada się zapala. Dlatego go nie mogę zgasić, bo sąsiad jeszcze... Uj! I teraz cyk, wrzuciłem z tym razem jedynkę i na jedynce powolutku będziemy cofać. Idealnie chyba. Da. Dobra, no to co? Zobaczymy, czy wszystko dobrze podłączyłem. Puścimy jeden kierunkowskaz. Dobra, kierunki działają, wszystko dobrze podłączyłem. Co z tego, że tutaj nawet nie, ani jednego kabla nie jest podłączony? Dobra, to by co, będziemy zbierać. O, ciężko mówić. Myślę, że tak odjedziemy jakoś. Nie mówię, trochę ciężko, bo się da podłączyć kable. Nie no, kable się nie da podłączyć. Po prostu mu ciężko, bo jednak brakuje mu trochę mocy. Trochę do tyłu jeszcze. Dobra. Idziemy po zetora. Okej, już po cięciu. Ładujemy belę. Zetorem Proximo sąsiada. Aha, bo tu jeszcze mam tą, a to potem wycofiemy zaraz. Jak 80 słychać. Cyk. I teraz joystickiem. O. Tutaj rewers do tyłu. Czwórka. O nie, nie, Jezus, takie duże biegi to są. Ale nie, no tutaj też jest 4 biegi główne. Pewnie są jakieś połówki, tak podobnie co w 80, ale wiadomo, no. Powolutku, panie, nigdy nie ładowałem. Jeszcze. A nie chcę rozwalić, przyczepy sąsiada, to nie może. Nie chcę płacić za to. Ale kiedyś się kupię taką szczepę, chociaż nie taką, tylko ja D47 kupię, bo to jest D55 chyba. Sąsiad miał. Nie, to jest D50 albo. Nie, poczekaj, zaraz wam powiem, czy... Nie, to jest D50. Bo nie ma siłownika i jest znikifrowana. Dobra, spinamy pasa. Dobra, weźmiemy jeszcze parę. To jeszcze nie będziemy podjeżdżać na razie dalej. Tamto, no tamto trzeba będzie, bo tamta trochę tak niebezpieczne koło ulicy leży. Bo no wiadomo, w realu by się utrzymała. W farmingu to tak średnio. I rewers do przodu. Trójka. Dobra, zwolni teraz. A nie. Fajna Proxima. To ma 117 koni chyba. Może sobie kiedyś taką kupię. I opuszczamy. Ojej, nie. O, i dobrze. Nie wiem, gdzie ten sąsiad. Takie kolejki w Żabce.
kolejki w Żabce, na pewno. Muszę sam radzić. Ale robota idzie. Dobra, miniaturka. Zdjęcie na miniaturkę zrobimy coś takiego. Albo coś bardziej takiego. No, coś takiego. Okej, jest zdjęcie. Aparatem zrobiłem na moim blogacie. Ups, uj. Tutaj położyłem. Czekajcie, ręcznie się nie zrobiłuje. Kolejnego pasa zapniemy. Myślę, że teraz już 80 podjedziemy trochę dalej. Tutaj. No, chyba tak. O kurczę. To bym tutaj wziął. Chętnie, chociaż tamta jeszcze była, ale... Ogólnie piszcie w komentarzach, czy wolelibyście, jakbym właśnie z tej kamery więcej, czy z tej kamery więcej, czy może i z tej, i z tej. Ja bym... obojętnie to jest na mnie. Ups! O, jak to teraz wziąć? Tak odpuścimy? Uff. Naprostujemy ją. O. Ja nie muszę wytać. Tylko nie lubię myszką się turę obsługiwać. To jest takie niewygodne myszka. Myszka i tur. Klawiatura wygodniejsza. No i pierwsze piętro będzie zapakowane. Opuszczamy oczywiście. Jedynka. To tak źle wbiłem. Spróbujemy z tej kamery tak ją położyć. Dobra, szybko pas. Wiem, że tak ładnie, za bardzo za ładnie to nie wygląda, ale najważniejsze, żeby będą zwiezione. No i co, kładziemy na górę. I ile na górę kładziemy? Szczerze mówiąc, ja bym wsadził tam 4. Ale no, mam po pierwsze, mam drugą przyczepę. Która też 6 na pewno zmieści. Na dole. I poza tym 80 no jest takie za dobrej... za dobrej mocy, to nie ma zrywności na przykład. No ten to by sobie poradził, ale nie będę zmienny sąsiadowi paliwą tak marnował, że tak przegazowywać, żeby podjechał pod górę. Dlatego załadujemy tylko tak, ja myślę. I góra! Ale zatorek bardzo mi się podobał. Nie takiego może kupimy kiedyś. Jak nie na tej serii, to może na jakiejś innej. Chociaż z Farmiga to ja nie mam innej serii. Dobra, pełna przyczepa. Przypinamy pasy. Dobra. Pasy przypięte. I co, widzimy się jak załaduję kolejną belę? Dobra, jeszcze się 80 przejadę. Zobaczmy, że czas nagrywania jeszcze, ile ja to ładuję. 9 minut, no dobra, widzimy się chyba za chwilę, tylko przejadę się jeszcze 80. Nie no, ale tego sąsiada tu nie ma, no nie wiem, czy to jest sąsiad. Dobra, widzimy się za chwilę.
kurde. Ten joystick się zablokował. Okej, słuchajcie, ładuję właśnie ostatnią belę. To nadal nie wiem, gdzie jest sobie. Zobaczcie, idealnie wyszło. No to moją czterech bym tu na górę nie załadował. Nie załadował. Odpinamy pas, przepniemy już przez tą dużą belkę. I tą to samo. O, idzie sąsiad. Jak mi, tak? Jak mi? Nie, on tak się. To wezmę mu, pokażę. Stanę mu. Oczywiście nie gaszę traktora, bo nikt mnie zapali potem. No siema sąsiedzie, słuchaj. Masz tu za mną jechać. Po prostu, tak o. Dobra, słuchajcie. Wsiadamy do sprzęta mojego. Dwójeczka i chyba z jedynki ruszymy. Będzie na żubia, albo dobra, na stawimy. Jedziemy. Jedyneczka, dwójeczka, stój, jeszcze raz, jedynka, bo pod górę, jedyneczka, dwójeczka, trójeczka, dawaj. Górki na razie nie wrzucam. Dawaj, Ursus, dajesz! Dać radę! Ursusiku! Albo i nie da rady. Dobra, na prostej tę czwórkę włączę i dodam więcej podczasu. Tak rozpędzony, to by dobrze. Dobra, leci. I ty czwóreczka. Jedziemy. Sąsiad jedzie za mną. No, zwalnia. Wiadomo, to pewnie przyczepa. A ja wężów nie podłączyłem. Czyli hamulce tak trochę chyba przyczepy nie zadziałają. A to my nie podjedziemy? Dawaj. Czekaj, na jedynkę zredukuję. Dawaj, 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 jedyneczką. Widzimy się, jak chyba dojedziemy, bo to trochę mi dali. No i tu mogę można jechać. No, dobra, spokojnie, nie rozpędzaj się wszystko. Tutaj zaraz skręci. Dobra, dobra. Na luz damy, na dwójkę. I powolutku wjeżdżamy na gospodarze. Pomoże, dwójeczko. W niedużym gazie. O, to palucha, żeby nie uderzył. Okej. No, taka robota, to ja rozumiem. A w ogóle stop. Tuj. Dobra. No to dało, czy gdzie? Kurde, ale skoro miejsca nie ma. Tutaj by się przydało. Ale no, by się wyszło przyczepę wyjechać. Sąsiad, weź go zgaś. Trzeba przyczepę naszykować. Ogólnie słuchajcie, już chyba nie nagram tego. Nagram może trochę rozładunku jeszcze. Ale raczej tylko już, tak? Wyjedziemy, czy będzie podłączone? Terkin by nie dał rady. A raczej nikt nie ukradnie. Jeśli chodzi o ten siewnik, to raczej on przeszkadzać nie będzie. Wręcz jego odrzucony, bo on nie jest za ciężki. Bo tutaj będą układane takie słupki. Znaczy, chyba, mam nadzieję, że będą słupki. Chociaż nie. Czekaj, nie. One muszą leżeć.
Że ja potem tą igłą je brał. No bo jak będę musiał je brać, to mi wyjeżdżać. Ale w sumie nie wiem, czy to nie będzie łatwiej manewrować. Albo tutaj się mi się przeniesie. Zobaczmy. No i to trzeba jeszcze 80 ustawić. Dobra, czas nagrywania nam chyba nie pozwoli na więcej. No nie. Widzimy się chyba jak normalnie już będzie wszystko ułożone. I cyk. Trójka. Albo w sumie. Jedź, panie, jedź. A, ogień z rury. Jestem ostry. Cofniemy do garażu. A, kamerę bym sobie zapomniałem. Okej, już po cięciu. O. Ten, jak widzicie tutaj. Są już bele ustawione. Siewnik. Odczepi się, bo tutaj Perkinson już tak wjedzie po malu. No, aha, dobra, to ten sąsiad, co czepisz, to ja się przejadę jeszcze tym twoim maszyną, twoją maszyną. Dobra, cyk, wujka damy. Kurde, nie, wujeczka. Wujka to jest taka coś, nie chyba fajna. A nie no, fajna. Toż to odczepienie, jak widzicie. Przyczepy od przyczepy, Perkin stoi tam. Oczywiście zczepimy mu to plus kabelek. On z kabelkami jeździ. No i naraz on siedzi. I pojechał. Dobra, słuchajcie, zobaczcie te bele. Myślę, że to duże. W sumie nie będę zamykał, bo już żniwa w kolejnym odcinku, więc no... No, w sumie... I sobie tak teraz myślę, bo ja będę kosił, czy ile zostawię do tego zboża. Tyle, ile tutaj się zmieści, tyle raczej tego zboża zostawię. A wiaderko by się przydało. Mam to jakieś, ale... Chyba będę im takiego większego, które ma 200 kg. Ale jeśli chodzi o tą igłę, ja na to mówię igła. Myślę, że ją na razie tu odłożę. Koło pigbel. O, to było opuszczone. Jest troszkę. A jeśli chodzi o mojego 3 Perkinsa, odłożę go tutaj. Niech stoi. O, tu muszę się wytepać, bo jej oczywiście. Tak stanowi, że Fary będzie działa tak źle, że tu zamykamy i widzimy się w kolejnym odcinku.